To witam bardzo serdecznie w Europejskim Centrum Solidarności na drugim dniu, finale obchodów 40-lecia Porozumienia Gdańskiego. Za nami debaty Forum Obywatelskiego, specjalnie stworzonego z tej okazji, a teraz właśnie rytuał, który odbywa się co roku od 8 lat, Etyka Solidarności. To rytuał, który wymyślił Paweł Adamowicz z potrzeby. Kiedy powstał ECS, ale jeszcze nie było tego miejsca, tej siedziby, zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, aby ten 31 sierpnia nie był tylko pełen rytuałów na Placu Solidarności. Co możemy zrobić, aby zachęcić, zaprosić gdańszczanki, gdańszczan do refleksji nad tym, czym jest dzisiaj pojęcie solidarności, gdzie są jego niebezpieczne wymiary, gdzie są jego pozytywne wymiary, a właściwie też w jakim świecie żyjemy. Paweł Adamowicz miał wielką świadomość, że Gdańsk w swoich najlepszych czasach myślał o dobrobycie, był bardzo bogatym miastem, nie był przekonany do otwartości miasta, ale ubolewał, że oprócz bardzo ciekawej działalności mecenasowej Gdańsk nie zaistniał przed czasami totalitarnymi jako znaczący europejski ośrodek intelektualny. Marzył o tym, aby dobrobyt, rozwój dobry miasta, bezpieczeństwo szły w parze też z ważną współczesną refleksją. I wpadł na pomysł, aby w Wigilię, jak to nazwał, Porozumienia Gdańskiego, zapraszać wybitnych myślicieli, teologów, filozofów, socjologów z Polski, z całego świata, aby nawiązali do wspaniałej tradycji refleksji księdza Józefa Tischnera, Etyka Solidarności. Nie chodziło mu o to, aby interpretować Tischnera, chodziło mu o to, aby nawiązać do ducha, szczególnie też pierwszego zjazdu Solidarności, gdzie polityka, spotkania, programowe myślenia, teologiczne przeżycia się przez te wiele dni spotykały. To jest druga edycja bez Pawła, ale druga edycja, której współgospodarzem jest prezydent miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, którą bardzo serdecznie witam. Ten cykl przygody intelektualnej z Pawłem Adamowiczem możecie Państwo poznać, zrekonstruować na stronie internetowej ECS-u. Tam znajdziecie wszystkie nagrania od księdza Bońskiego, pierwszego wystąpienia do ubiegłorocznych dyskusji wokół myśli też Pawła Adamowicza, myśli, jak bardzo miasto może się stać, albo jak może się stać miejscem budowania wspólnoty. Zachęcam też Państwa do zaglądania do książki, która teraz została wydana, Solidarność, Demokracja, Europa. W niej zebraliśmy te główne wystąpienia oraz teksty, które powstały też wokół pojęcia solidarności dla Europejskiego Centrum Solidarności, na przykład Edwina Bendyka, czy też Zygmunta Baumana. Witam też bardzo serdecznie, bo duch Pawła Adamowicza jest tutaj zawsze z nami, a przyznam się, że mi go bardzo brakuje. Bardzo mi Pawła Adamowicza brakuje, też jako człowieka, jako też niewygodnego człowieka, który zawsze stawiał też bardzo niewygodne pytania. Ale cieszę się, bo wydaje mi się, że jest z nami, jest ciemno, nie widzę dokładnie. Jest chyba Magda Adamowicz. A, Magdo, jesteś serdecznie. Witamy Magdę Adamowicz razem z nami. Dzisiejsze spotkanie ma dwie części. Druga część, drugiej części głównym głosem będzie gość, którego bardzo serdecznie witam, profesora Hartmuta Rose. Gdzie jest na sali? A, tutaj, proszę bardzo. Akurat ukazała się w ogóle pierwsza w języku polskim książka. Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans kilka dni temu z inicjatywy Jacka Kołtana, którego też bardzo serdecznie witam. Jacku, gdzie jesteś?
I w tłumaczeniu Jacka Kołtana jest to już jedna z wielu pozycji serii, która jest serią idei, ale też serią, która przedstawia nam kanon myślenia o tej solidarności przez wielki S, ale też jest zbiorem książek o, po polsku się mówi, no po angielsku może to trudno przetłumaczyć, małe S, czy po niemiecku. Profesor Hartmut Rose jest jednym z najwybitniejszych socjologów swojej generacji. Jest profesorem Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Wienie, a jednocześnie dyrektorem w Erfurcie bardzo ciekawego eksperymentu, mianowicie interdyscyplinarnej instytucji, która się nazywa Kolegium Maxa Webera. To jest kilkadziesiąt naukowców, którzy badają najważniejsze pytania nauk społecznych i humanistycznych. Jego wykład będzie, można powiedzieć, eksperymentem. Będzie próbą zdefiniowania, czym jest doświadczenie solidarności, pojęcie solidarności, ale też próbą interpretacji, w jakich czasach żyjemy. Jak człowiek jest w stanie obronić swoją istotę, swoją wrażliwość, swój rozwój w czasie niesamowitego przyspieszenia, niesamowitych zmian technologicznych, które są poza jego kontrolą. Także bardzo się cieszę na tą refleksję, która będzie powiązaniem i naszego nurtu myślenia o pojęciu solidarności, ale jednocześnie też interpretacją świata i wyzwań dla jednostki. Z Pawłem Adamowiczem się kłóciłem o to, czy etyka solidarności to ma tylko jeden wykład i koniec, i dyskusja z publicznością. Paweł miał taki pomysł, że nie, słuchaj, musi być jeszcze taki adwokat, ambasador publiczności, zanim wejdziemy w rozmowę z publicznością, więc dzisiaj też ukłon wobec Pawła. Jest z nami dr Magdalena Rzadkowska, którą bardzo serdecznie witam, z Uniwersytetu Gdańskiego, która będzie nam towarzyszyła po wykładzie, krótka rozmowa, krótka interpretacja, a potem przekażemy Państwu głos. Mówiłem o pierwszej części. Są z nami wybitni goście, dostojni goście z zagranicy. Chcemy im bardzo krótko tutaj dać szansę, aby mogli Państwa przywitać. Jest z nami pani wiceprezydent Parlamentu Europejskiego, pani Nicola Beer, którą bardzo serdecznie witam, która za chwilę tutaj wejdzie i przywita nas, ale też jest z nami bardzo prominentna, duża delegacja z Bremy. Jest pan przewodniczący Parlamentu Bremy Frank Imhoff, którego bardzo serdecznie witam. I jest wieloletni prezydent Bremy. W Niemczech to jest bardzo wysoka ranga premiera landu, Carsten Zieling. Bardzo serdecznie witamy. Protagoniści współpracy gdańsko-bremeńskiej. Za chwilę oddam Państwu głos, ale poproszę na scenę prezydent miasta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Szanowni Państwo, drodzy goście tutaj w Audytorium Europejskiego Centrum Solidarności, ale także widzowie transmisji internetowych. Dobrze się stało, że etyka solidarności nie jest jednorazowym rytuałem, ale że mimo trudności, mimo pandemii, zdecydowaliśmy wspólnie, żeby ten projekt kontynuować. Trudno pewnie wyobrazić sobie świętowanie 40 lat porozumień sierpniowych bez namysłu intelektualnego. I pewnie jak mało kiedy ten namysł jest nam bardzo potrzebny. Chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na logo 40-lecia porozumień sierpniowych. Mamy je tu w różnych miejscach, w kilku odsłonach. Twórcą loga jest Jerzy Janiszewski, który bardzo chciał być z nami, ale
z przyczyn oczywistych być nie może. Jerzy Janiszewski, czyli twórca znaku Solidarność. I kiedy przyglądam się temu logu, nie wiem, czy widzicie to co ja, ale ja widzę człowieka trzymającego łopoczącą na wietrze biało-czerwoną flagę, a może to jest człowiek w marszu, za maszystym krokiem, być może na jakiejś demonstracji. Dla mnie to symbol tego, jak każdy z nas indywidualnie mierzy się dzisiaj i z tą rocznicą, z rocznicą porozumień sierpniowych, ale także mierzy się z zadaniem, które mam nadzieję, że każdy w sercu nosi. Dokąd ja dzisiaj idę z tą biało-czerwoną flagą? Czym ta biało-czerwona flaga dla mnie jest? Czy pod tym sztandarem jest miejsce dla każdego, także dla tego, kto myśli inaczej? Nie wiem. Nie wiem, czy wykład Harbunta Rozy da nam na to pytanie odpowiedź, ale wierzę, że zestaw wydarzeń, debat przygotowanych przez nas wspólnie przez te ostatnie dni i to, co będzie jutro, może pomoże nam wszystkim gdzieś tam różne wątki w głowie oświetlić. Etyka Solidarności, no właśnie, to zbiór zasad, prawideł, wątków ustalonych jakiś czas temu, ale jak pisał ksiądz Józef Tischner właśnie w swojej książce Etyka Solidarności, sens rewolucji widać dopiero po jej owocach. Dzisiaj pewnie każdy z nas ma jakąś swoją ocenę, swoją refleksję. Czy ta rewolucja się zakończyła? To pewnie też otwarte pytanie. Bohaterom sierpnia, którzy są dzisiaj tutaj z nami, dzięki którym możemy być i tutaj, w ogóle w Europejskim Centrum Solidarności, w Gdańsku, w Polsce, w Zjednoczonej Europie, z całego serca dziękuję. Dziękuję Państwu za obecność. Życzę owocnych wydarzeń, nie tylko dzisiejszego wieczoru, ale także jutro i pojutrze, bo w Gdańsku także pojutrze. Wspomnienie 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dziękuję bardzo. Poproszę na scenę wiceprezydent Parlamentu Europejskiego panią Nicolę Beer. Mogę też powiedzieć byłą członkini Parlamentu Federalnego Republiki Federalnej Niemiec, byłą minister kultury Landu Hessi. Zapraszamy panią na scenę. Mr. Director Kersky, Mrs. Mayor of Gdansk Dulczewski, Mrs. Consul General Pieper, dear colleague of European Parliament Adamowicz, and dear colleagues from the Parliament of Bremen, thank you very much, really, for the opportunity to address welcome remarks to you during these deliberations of the 40th anniversary of signing the August agreements at the Lane in Schibbard Yard in Gdansk. For me, it's a special honor to be invited during the German EU presidency to speak as Vice President of European Parliament, to speak as a German here in Poland. So for me, it was really important to come to this historic place. It was that agreement which led to the end of the August strikes in Poland and also in Gdansk. 1980, Poland was in the grip of an economic crisis. The living conditions of many Poles became worse and worse. After a drastic increase in the price of food, the workers took to the streets. On the 15th of August 1980, workers from Gdansk occupied their shipyard. The former leader, the Nobel laureate of 1983 and the elected president of Poland in 1990, was electrician Lech Wałęsa. The agreement consisted of 21 points, but I like to recall the most important of them. It called for and agreed to the formation of independent trade unions, which resulted in the Solidarność.
It is important that we preserve and protect, as an European Union, these historic places and buildings, such as a place like the Platz Solidarności, with the monument to the fallen shipyard workers and the famous shipyard gate, or the museum about the trade union. With the European Center of Solidarity, we want to remember not only the struggle for freedom, but also for peace. In retrospect, the agreement is considered the beginning of the end of communism and new beginning of Poland. In retrospect, the Polish fight of the people against communism was a fight for freedom and led to the end of the Iron Curtain in Europe and Germany reunification. Today, I'm not only speaking to you as a representative of European Parliament. I am also a German politician. As a German, I am emotionally very moved that we can celebrate this anniversary together after everything my ancestors did to you and your country. Germany began the Second World War by attacking Poland on the 1st September 1939. 6 million Poles lost their lives in a war which devastated the continent. As a consequence, Poland lost its independence and was occupied by the Soviet Union. I apologize for these crimes Germany has committed against Poland, and I ask for forgiveness. The uprising of the Polish workers and the help of the Polish Pope were the beginning of the end of communism. The courage of the Polish people and their love for freedom ultimately led my fellow citizens in East Germany finding the courage to rebel against the communism system and to tear down the Iron Curtain in Europe. After the collapse of the Eastern Bloc, Poland has embraced freedom and our Western values and has become a member of the European Union and NATO. The old Germany caused Poland a lot of suffering, but the new Germany owes so much to the Polish fight against communism, which began here at the Lenin shipyard in Gdansk. Today, Poland and Germany are friends and both part of the biggest peace project in post-war history, the European Union. Unii Europejskiej. Dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń powinniśmy kontynuować nasz marsz na drodze do europejskiej solidarności. Powinniśmy wyciągać wnioski z historii i pracować, aby utrzymać pokój w Europie. Nie możemy zbudować Europy poprzez podkreślanie naszych podobieństw, a nie różnic. Jestem przekonana, że nasz europejski projekt ma sens nie tylko jako dziedzictwo przeszłości, ale jako nadzieja i życzenie na lepszą przyszłość. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do wykładu, prośba ze strony delegacji Bremy, prezydenta Imhoffa i Karstena Zielinga, chcieliby wręczyć podziękowania pani prezydent Dulkiewicz za bardzo intensywną, pozytywną współpracę Bremy i Gdańska. Także proszę państwa krótko na scenę. Sehr geehrte Frau Dulkiewicz, sehr geehrter Herr Kerski, Frau Pieper, Frau Bär, meine Damen und Herren. Wir haben uns sehr gefreut über die Einladung von der Solidarność Center hier, aber wir haben uns auch sehr gefreut über die Einladung unserer Partnerstadt Danzig, die wir gerne an solch einem wichtigen Datum auch angenommen haben. Vor 40 Jahren sind Bürgerinnen und Bürger hier in Danzig aufgestanden und haben für Freiheit gekämpft, haben für freie Meinungsäußerung gekämpft, sind aufgestanden und haben etwas durchgesetzt, was ganz Entscheidendes. Sie haben den Anfang gemacht, dass der eiserne Vorhang zwischen Ost und West aufgehoben wird. Und wir stehen hier 40 Jahre später. Ich habe das große Glück, hier zu stehen, in einem Europa, das geeint ist, in einem Europa, wo wir Freunde geworden sind. Und seit einem Jahr bin ich im Amt und ich muss sagen, ich bin hier wie ein Freund empfangen worden.
Das ist ganz, ganz toll. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Und Carsten Sieling, der ehemalige Bürgermeister von Bremen, meine Wenigkeit und der komplette Hafenausschuss, nein, der Europaausschuss, Entschuldigung, der Europaausschuss sind heute hier und wir drücken Ihnen weiterhin die Daumen, dass Sie solch eine tolle Arbeit machen für Europa. Und deswegen haben wir uns überlegt, vom Rathaus, von dem Bürgermeister soll ich Ihnen herzliche Grüße überbringen, dass wir Ihnen eine Urkunde überreichen, einmal an Frau Dulkiewicz und einmal an Herrn Kerski, wo wir uns bedanken möchten für 40 Jahre tolle Arbeit. Dankeschön. Szanowni Państwo, ja myślę, że to wszyscy z serca zrozumieli, bo było to przemówienie z serca, ale postaram się w skrócie streścić. Pan prezydent Imhof, po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie, też miasta Gdańska, za zaproszenie na obecność w tych wyjątkowo ważnych obchodach. Podkreślił znaczenie strajku i rewolucji Solidarności dla demokratyzacji w ogóle całej Europy Środkowej i Wschodniej. Jest tutaj reprezentując parlament Bremy, landu Bremy, razem z Carstenem Sielingiem, wieloletnim prezydentem miasta i chciałby serdecznie podziękować i wręczyć dyplom uznania i podziękowania pani prezydent za już ponad 40-letnią współpracę obydwu miast. Dziękuję. Teraz muszę to wydarzenie kulturowo przetłumaczyć, bo mieliście przed sobą Państwo przedstawicieli hanzeackiej, północno-niemieckiej kultury, a w autostereotypie Niemców to tacy chłodni Niemcy, a teraz będzie Niemiec z południa, z pogranicza szwajcarsko-niemieckiego, którzy są przez Niemców traktowani jako no, tacy może bardziej wlewni, otwarci. Widzicie Państwo, jak stereotypy się nie zgadzają. Także nie wierzcie stereotypom. A pani Bers Hessi ma tą szansę, że Hesja jest w samym centrum Niemiec i właściwie reprezentuje całe Niemcy. Także dziękuję. To przypadek przyjaźni. Widzicie Państwo, ilu dobrych przyjaciół ma Gdańsk, że możemy dzisiaj odzwierciedlić bogactwo naszego sąsiada. Proszę na scenę profesora Hartmuta Rozę. Jesteśmy bardzo ciekawi pana wykładu. Right, so thank you very, very much for this very kind invitation and for the introduction and for the invitation to speak to you. This is really a great honor and a great pleasure for me to be in this place to celebrate with you and also to be part of this tradition of speeches and reflections on the ethics of solidarity. I actually feel humbled and a little nervous, but I will do my best to reflect with you on what such an ethics of solidarity could be. Lepiej opowiedzieć, czym taka etyka solidarności mogłaby być i jakie mogłyby mieć polityczne znaczenie.
exhibition here and to this place. Oprowadził mnie po wystawie i całym tutaj obiekcie i muszę powiedzieć, że w taki sposób właśnie wyobrażam sobie, jak społeczeństwo mogłoby działać na płaszczyźnie społecznej. Powiedziałbym, że Gdańsk jest społeczeństwem wsłuchującym się, a zatem tworzony jest duch polityczny, który jest sposobem bycia w świecie, który składa się z nasłuchiwania i odpowiadania, co przeciwstawia się walkom czy zabijaniu. Jest też przeciwstawny kontroli i dominacji. Ale nie chodzi tylko o przeciwieństwo kontroli, czyli poddanie się, ale chodzi o nasłuchiwanie i odpowiadanie. I chciałbym wyjaśnić teraz, dlaczego uważam, że na tym mogłaby polegać etyka solidarności. Solidarność jest fascynującym ruchem, który rozpoczął się tu w Polsce, ale koncepcja solidarności jest dość trudna do uchwycenia. Wielu ludzi widzi zupełnie różnie definicję solidarności, a zatem proszę pozwolić, że wyjaśnię, co ja rozumiem pod tym terminem. A zatem mój wykład potrwa około 45 minut. Będę szybki, ponieważ w końcu jestem ekspertem od przyspieszeń. Przede wszystkim mówić będziemy o tym, o czym wspomniał już pan dyrektor, czyli pokrótce podsumujemy moją interpretację nowoczesnego kapitalistycznego społeczeństwa w naszym późno nowoczesnym czasie. Twierdzę, że istnieje bardzo specyficzny tryb uzyskiwania stabilizacji polegający na permanentnym innowacji, przyspieszeniu i rozwoju, co jest bardzo skuteczne, ale spycha nas do trwania w trybie agresji wobec świata i do nas samych, a także do naszych przeciwników politycznych. Mówić następnie będę o tym, czym jest polityka. To bardzo stare pytanie i można mnożyć niekończące się dyskusje na ten temat i nie ma jednej odpowiedzi, ale wierzę, że Europie i światu zagraża postrzeganie rdzenia polityki jako walkę, zmagania czy konflikt. I uważam, że jest to błąd idei. Postulować będę zupełnie inne pojmowanie polityki i zwłaszcza tego, czym może być demokracja. A następnie przedstawię moją koncepcję rezonansu, co już wcześniej pokazałem, czy wprowadziłem jako społeczeństwo gotowe słuchać głosów innych, głosów historii, czy głosów społeczeństw, czy przyrody, aby tworzyć nowe, innowacyjne odpowiedzi w postaci dobra ogólnego lub dobra wspólnoty, a następnie to, czego potrzebujemy w polityce, to właśnie powrotu do wspólnego dobra, czegoś, do czego możemy aspirować, czegoś, co może dać dobre życie nam wszystkim, ale myślę, że do tego potrzebna jest redefinicja wspólnego dobra od pomysłu namacalnego do relacyjnego. A zatem etyka solidarności to zdanie sobie sprawy i osiągnięcie odpowiedniego sposobu odnoszenia się do siebie nawzajem, do społeczeństwa czy do instytucji. A zatem czym jest charakterystyka nowoczesnego społeczeństwa, takiego jak w Gdańsku, w Nowym Jorku czy w Brukseli? Wydaje mi się, że żyjemy w społeczeństwie nowoczesnym, które może się tak nazywać, jeżeli ich sposób czy tryb stabilizacji jest dynamiczny. To znaczy, że wymaga ciągłego materialnego wzrostu, technologicznego przyspieszenia oraz innowacji kulturowej, aby reprodukować swoją konstrukcję i utrzymywać instytucyjny status quo.
tu bardzo łatwo to zobaczyć i co to oznacza. Widzimy to też w kryzysie z pandemią związanym. Potrzebujemy wzrostu gospodarczego. Jeśli spojrzymy na Niemcy, mieliśmy spektakularne PKB od czasu II wojny światowej, ale w tym roku i w przyszłym roku musimy dalej osiągać wzrost, a więc więcej samochodów, więcej jedzenia, lepsze samochody, lepsze zegarki. Ale dlaczego nam tego potrzebujemy? Ponieważ nie utrzymamy systemu gospodarczego. Firmy będą musiały się pozamykać, mniej, oznacza to mniejsze wpływy podatkowe, większe wydatki państwa na zasiłki dla bezrobotnych i tak dalej. Oznacza to, że nie będziemy mogli utrzymać systemu zdrowotnego, emerytalnego, nie utrzymamy instytucji kulturalnych, przepraszam, a zatem specyfika społeczeństwa nie polega na tym, że przyspiesza, bo tak było zawsze w historii. To, co jest zaskakujące w naszym sposobie bycia w świecie, to to, że musimy w sposób ciągły przyspieszać, by stawać się coraz bardziej kreatywnymi, produktywnymi, aby utrzymać status quo, czyli instytucje, systemy emerytalne, wsparcia sztuki i innej instytucji. A zatem, aby utrzymać to, co mamy, rok za rok musimy biec szybciej, a dwa lata później jeszcze szybciej. Jeżeli Polska będzie bardzo odniesie olbrzymi sukces w tym roku, to i będziemy mieli 10% wzrost, bo wszyscy pracują mocniej i odnotujemy jakieś spektakularne sukcesy, to w kolejnym roku musimy przyspieszyć względem już tego przyspieszenia z roku poprzedniego. I to się nigdy nie kończy i jest to logika eskalacyjna. I widać to we wszystkich aspektach życia społecznego. Zawsze musimy poprawiać nasze wyniki z przeszłości i to jest bardzo nietypowy stan, ponieważ nie możemy powiedzieć, w tym roku pracowaliśmy bardzo ciężko, to może odpocznijmy troszkę w przyszłym. Musimy biec coraz szybciej, rok za rokiem. Taka jest logika przyspieszania, by być w tym punkcie, w którym jesteśmy. A więc jest to sytuacja jak na schodach ruchomych, które jadą w dół. Jeśli się zatrzymamy, tracimy naszą pozycję, więc musimy co roku przyspieszać tylko po to, aby utrzymać naszą sytuację obecną. W socjologii często mówimy o zasadzie MCM, prim, czyli pieniądze są inwestowane tylko, jeżeli istnieje obietnica zarobienia większej liczby pieniędzy. Więc ta logika kapitalistyczna się nigdy nie kończy, więc nikt nie zainwestuje, jeżeli nie otrzyma obietnicy większego zwrotu względem zainwestowanego kapitału. I cóż, nie będę rozwijał tej myśli, ale tutaj mamy też drugi akronim, czyli badania, wiedza prim. I warto się nad tym też zastanowić, ponieważ patrząc na historię świata, widzieliśmy wiele kultur, na przykład starożytny Egipt, starożytne Indie, Grecję, Inków, Majów. I we wszystkich tych kulturach wiedza była skarbem, który należało chronić i przekazywać między pokoleniami.
Zawsze istniała instytucja taka jak szkoła, być może była to edukacja domowa, ale wiedza starożytnych i świętych źródeł była chroniona i przekazywana w czystej formie następnym pokoleniom, ponieważ należało przekazać wiedzę, jak należy żyć po prostu. Ale w naszym społeczeństwie rdzeń wiedzy nie polega na chronieniu jej, ale na jej rozwoju, czyli mówimy tutaj o wiedzy prim. Mógłbym mówić o tym samym w sztuce, o tym samym w polityce. Dynamiczna stabilizacja oznacza, że nie mamy króla czy królowej na szczycie hierarchii. Co 4 lata mamy wybory. I jak zostać wybranym w systemie konkurencji? Musimy obiecać lepsze zatrudnienie, lepszą opiekę zdrowotną, a zatem możemy utrzymać nasz rząd w sytuacji dynamicznej stabilizacji tylko poprzez wzrost, a więc ciągle musimy przyspieszać, rozrastać się i być innowacyjnymi. I to prowadzi, choć nie chcę teraz za dużo mówić o tym, więcej znajdą Państwo w mojej książce, wydanej teraz po polsku. Mamy tutaj 3 aspekty tego przyspieszenia, a więc technologiczne, mówimy tu o transporcie, komunikacji, produkcji, mamy też zmiany społeczne, które przyspieszają świat, się zmienia. Zmieniają się sposoby tworzenia relacji i to w sposób ciągły przyspiesza, a następnie przyspieszamy też tempo naszego życia. I z chęcią porozmawiałbym z Państwem na ten temat, że tempo życia wzrasta co roku i wydaje się, że co roku musimy biec szybciej. Świat biegnie również coraz szybciej, więc musimy uważać, by nie popaść w anachronizm ze względu na przyspieszenie i musimy tworzyć coraz dłuższe rzeczy, listy rzeczy do załatwienia. I cóż, i nigdy praktycznie nie udaje nam się ich zrealizować. Idziemy spać z poczuciem winy, że nie wszystko zostało wykonane. I taka jest logika świata, w którym przyspieszenie, dynamizacja jest zasadą nadrzędną. Dlaczego stanowi to problem? Bo twierdzę, że jest to problem, o którym należy myśleć i na który należy znaleźć odpowiedź w postaci nowej formy solidarności, ponieważ tryb, w jakim uzyskujemy innowacje i przyspieszenie, to współzawodnictwo, konkurencja pomiędzy szkołami, konkurencja między przedszkolami, nie tylko pomiędzy firmami, ale również wewnątrz firm. Wszyscy powinni być w stanie permanentnego współzawodnictwa i drżeć o swoje istnienie ekonomiczne, ponieważ to motywuje do cięższej pracy. A zatem musimy biec szybko nie tylko po to, by mieć pracę i emeryturę, ale po to, by mieć przyjaciół lub męża, czy żonę, czy partnera życiowego. A zatem nie tylko jednostki, ale również partie czy instytucje muszą ciągle optymalizować, stawać się lepszymi, szybszymi, bardziej innowacyjnymi, zdrowszymi, bardziej zrelaksowanymi, bardziej kreatywnymi. A zatem jest ta ciągła potrzeba optymalizacji i uważam, że prowadzi to do sposobu bycia w świecie i odnoszenia się do niego w trybie agresji. I ten tryb istnienia właśnie opisać można jako tryb agresji, którą interpretuję dość szeroko. Nie jest to tylko walka polityczna. Moim ulubionym przykładem jest to, że gdy budzimy się rano i myślę, że każdemu z nas to się zdarzyło, nikt się nie budzi, bo się wyspał. Nikt się nie budzi, bo słońce wzeszło lub słyszymy koguta, słyszymy budzik.
Ale po angielsku budzik to zegar alarm, a zatem alarm, musimy biec, musimy zdążyć na autobus, musimy zdążyć na konferencję. A więc od momentu, kiedy się budzimy, już jesteśmy w trybie agresji. Musimy być szybcy, bo ucieknie nam autobus, pociąg, i bo musimy uzyskać wzrost, kreatywność, wygrać w tej walce o zasoby. Pracuję na uniwersytecie, zmagamy się o publikacje, kto ma, publikuje w lepszych wydawnictwach, kto dostanie więcej pieniędzy na badania. Walczymy o studentów, kto dostanie najlepszych studentów. A aby wygrać, muszę być agresywny, muszę być lepszy niż ty, muszę napisać lepszą pracę niż ty, muszę dostać się na tę bardzo prestiżową konferencję. I teraz uważam, że w szerszym ujęciu, i proszę pozwolić, że podkreślę, że oczywiście odniesiono olbrzymi sukces dzięki takiemu podejściu, więc sukces tego społeczeństwa w dużej mierze opiera się na tym trybie bycia w świecie. I kiedy budzimy się, jest ten świat, na który się rzucamy, muszę kupić to, muszę odpowiedzieć na to, dostarczyć tamto, zgłosić się tu, a więc jest to tryb agresji, który jest bardzo skuteczny, ale prowadzi on do pewnych problemów. I uważam, że istnieją trzy poziomy, na których widać skutki tego trybu agresji, będącego pokłosiem przyspieszania. A więc mamy nie tylko wyobcowanie, ale również na poziomie makro pojawia się agresja względem przyrody. Musimy wykorzystać i wykorzystywać przyrodę. Musimy kopać głębiej, ścinać drzewa szybciej, manipulować genetyką krów, musimy by przyspieszyć i obniżać ceny. Tworzymy oczywiście zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne. To skutek trybu agresji i trudno nie poddawać się temu zjawisku, jeżeli żyjemy w społeczeństwie stabilizowanym dynamicznie. Żyjemy w stanie permanentnej walki z przyrodą na poziomie średnim. Powiedziałbym, że jest to najbardziej problematyczna kwestia, choć wszystkie one są trudne. Powstaje agresja w polityce, ponieważ inni, ci, którzy mają inne poglądy, stają się wrogiem, stają się przeszkodą, która sprawia, że nie możemy być tak szybcy, jak chcemy, a zatem chcemy ich uciszyć, chcemy się ich pozbyć. Wrócę do tego za chwilę, bo muszę troszkę przyspieszyć. I w trzecim wymiarze, patrząc, więc mówimy o poziomie makro, gdzie mamy przyrodę, średnim, czyli tam, gdzie mamy politykę, ale mamy też ten najniższy poziom, gdzie jesteśmy agresywni wobec siebie samych. I to można empirycznie wykazać. Ludzie we współczesnych społeczeństwach, mogę posłużyć się ciekawym tutaj porównaniem przed upadku muru berlińskiego i po upadku. Oczywiście jest wiele korzyści upadku komunizmu, ale to, co jest uderzające, to to, że ludzie w NRD przed upadkiem muru byli bardziej zadowoleni z tego, jak wyglądały ich ciała, niż po upadku. Narzekają na BMI, na rozmiar piersi, na wagę, na stan psychiczny, za długo wstaje z łóżka, często się rumienie i widać, że poziom niezadowolenia z naszego stanu psychicznego czy fizycznego rośnie, ponieważ jesteśmy agresywni wobec siebie samych. Muszę być szybszy, mądrzejszy, bystrzejszy. I może to, jak Anna Erlenberg, moja koleżanka z Francji, zwróciła uwagę, prowadzi to do wypalenia. A zatem ta permanentna
stabilizacja dynamiczna prowadzi do wypalania naszej atmosfery, naszych przeciwników politycznych, a także wypala nas samych w formie depresji. A zatem nie chcę się zagłębiać za bardzo w ten problem, ale to jest podstawowa część moich argumentów. A więc chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli ta logika dynamiczna, stabilizacja i tryb agresji staje się dominujący, solidarność, trudno jest sobie ją uświadomić i myśleć w ten sposób, co to znaczy, że muszę być lepszy lub lepsza niż ty. To może być takie relacje instrumentalne z innymi. To może nam pomóc, aby z kimś się zgadzać, aby może zawrzeć sojusz przeciwko wspólnemu wrogowi. A tak naprawdę jest to tryb wrogości, gdzie chcemy mieć wszystko, czego potrzebujemy przyspieszyć. A więc wydaje mi się, że jest to tryb, który prowadzi do powstania problemów dla etyki Solidarności. Przyjrzyjmy się drugiemu poziomowi. Czym jest polityka? Wydaje mi się, że mamy kryzys demokracji. Myślę, że widać to wszędzie, na Zachodzie, na Wschodzie i w Europie, też w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, w Indiach, na Filipinach. Wszędzie jest problem z demokracją i w polityce. I musimy zdać sobie sprawę, że polityka dla wielu wydaje się walką przeciwności. To jest to pojmowanie polityki, które dominuje w tym momencie. To pojęcie, że polityka chodzi o konflikt, o walkę. Oskar Schmidt powiedziałby, że chodzi o rozróżnienie przyjaciół i wrogów. Musimy łączyć się z przyjaciółmi, współpracować i zwalczać wrogów, co jest zgodne z trybem agresji, ale nie z trybem Solidarności. I to tworzy liczne problemy. A więc w teorii polityki i społeczeństw widzimy to jako antagonizm społeczny, że tak naprawdę mamy pewne różnice, nie do pogodzenia w społeczeństwie. Mamy pewne grupy, które mają różne interesy, różne wartości, przekonania i walczą o nie. I to jest właśnie polityka. Mamy to takie pojęcia na politycznej stronie prawej. Ludzie jak Carl Schmitt właśnie w ten sposób to wyrażają, że mamy tam rozróżnienie na przyjaciół i wrogów, a również po stronie lewej sporu politycznego Laclau, Mouffe, Francière, ale też Marx i też Darwin. Marksizm podkreślał walkę klas, a darwinizm podkreślał, że polityka to była walka, ponieważ jeżeli przegrywamy, to wymieramy po prostu. Darwinizm społeczny miał taką tradycję. A więc mamy tam różne korzenie lub też źródła takich pojęć, że polityka to walka, gdzie walczymy o swoje interesy przeciwko tym, którzy mają inne interesy, opinie lub też wartości. I w tej koncepcji, jeśli uzyskamy pewien konsensus lub też stan przejściowy, jeśli chodzi o pewne uspokojenie, jest to pewna iluzja tak naprawdę, ponieważ zawsze mamy pewną hegemonię grup. Pewne grupy definiują dobro wspólne i twierdzą, że jest to dla wszystkich, jak robiła to partia komunistyczna w Polsce lub w innych krajach Europy Środkowej, twierdząc, że bronią wspólnego dobra, ale były to dobro wspólne poszczególnych grup. I dlatego właśnie takie ujęcie polityki postuluje, że musimy zrozumieć, że serce polityki jest nie tylko pluralistyczne, ale też chodzi w nim o walkę i konflikt. Konflikt nie do pogodzenia, walka o władzę i dominację. I to jest zgodne z trybem agresji i polityka wtedy staje się sferą pewnego odpychania, aby nienawidzić oponentów politycznych, albo chcemy się ich pozbyć, albo też sprawić, tak Laclau by postulował, że to, co jest dobre dla nas, jest również dobre dla nich. Staramy się wypracować strategie, które w tym pomogą. I to nie musi być szczególnie istotne w tym miejscu, ponieważ sprzeciwiam się temu, że pewne pojęcie, że społeczeństwo
składa się z grup, które są nastawione do siebie antagonistycznie i się zwalczają, i że polityka jest pewnym sposobem regulacji tej walki, tego konfliktu. Teraz chciałbym wrócić do twierdzenia odwrotnego. Myślę, że jest to niewłaściwe, ponieważ różne grupy w społeczeństwie spotykają się ze sobą i się doświadczają. Nie jest to definiowane przez naturę. Jesteśmy zróżnicowani oczywiście i jesteśmy ludźmi, którzy się różnią z różnymi przekonaniami, sposobami kochania, pracowania i tak dalej, ale jak napotykamy na siebie, jak współpracujemy. Nie jest to zdefiniowane przez naturę. Nie jest to darwinizm, ponieważ Darwin mówił o walce o przetrwanie, ale nie mówił, że musimy zwalczać innych, aby przetrwać, że musimy walczyć o światło i o wodę. I czasami obejmuje to również silny konflikt z innymi gatunkami lub też innymi bytami i nie możemy temu zaprzeczyć, ale jak już powiedziałem, twierdzę, że to, jak zwracamy się do siebie jako obywatele w grupach społecznych, jest sprawą otwartą. Nazywam to relacyjną ontologią społeczną. Nie jest to antagonizm społeczny. Nie jest tak, że te grupy są i tak wrogami. Muszą wypracować pewien tryb radzenia sobie ze sobą i radzenia sobie z konfliktem interesów i tak dalej. A więc więzy, które wypracowujemy, są formowane przez proces polityczny, dlatego właśnie twierdzę, że to, czym jest polityka, nie jest zwalczaniem siebie nawzajem, ponieważ rdzeniem polityki jest kształtowanie ciał politycznych lub społeczności, świata, w którym żyjemy. Polityka jest skutkiem zdania sobie sprawy, że nasz świat nie jest dany. Musimy go stworzyć, możemy go stworzyć, ponieważ ludzie tworzą instytucje polityczne, które regulują ich dzieci. I proces polityczny jest procesem formowania i tworzenia świata, w którym żyjemy. I taka polityka może być prowadzona przez dyktatora i wtedy dyktatury niejako determinują świat i instytucje, w których się poruszamy. Albo może to też być osiągnięte na szereg innych sposobów, ale rdzeniem polityki nie jest zwalczanie innych, ponieważ esencją polityki jest kształtowanie świata, instytucji politycznych, w tym struktur gospodarczych i także społecznych. Nie są one nam dane, są one kształtowane. Instytucje takie jak te nie spadają z nieba. To jest coś, co jest stworzone. Są aktorzy, którym to się podoba i którym to się podoba znacznie mniej, ale polityka jest celowym kształtowaniem, a nie przypadkowym kształtowaniem instytucji i struktur wspólnego życia. I z tym również dominujących sposobów relacji, jak odnosimy się do innych osób, o innych przekonaniach, zainteresowaniach, opiniach, jak się do nich odnosimy. Nie jest to naturą osób, ludzi, jest to w naturze polityki i zależy to od instytucji politycznych, które tworzymy i które kształtują nasze życie. I teraz czym jest demokracja? Myślę, że demokracja jest taką ideą, która sprawia, że kształtowanie świata, w którym żyjemy, powinno być kształtowaniem kolektywnym. Każdy powinien mieć jakąś prawo głosu w tym procesie, a więc polityka. Zapomnieliśmy o tym, wydaje mi się, że jest to bardzo proste spostrzeżenie. Również Hannah Arendt, którą odkryliśmy jako wielką myślicielką polityczną. Odkryłem to ponownie dawno temu, że już w starożytnych koncepcjach greckich, że polityka kształtuje świat i demokracja jest pewną obietnicą, że wszyscy możemy mieć miejsce przy stole i wyrazić swoje opinie. I po niemiecku brzmi trochę lepiej niż po angielsku, ponieważ głos jest również coś, co oddajemy na kogoś głos w wyborach, więc jest to również dobrze w języku polskim. Ale głos jest kształtowanie świata nie jest wykonywane przez jakąś partię lub dyktatora, ale również we wspólnym, koncertowym wysiłku, gdzie każda kobieta, mężczyzna i wszelcy, którzy nie zaliczają
dopuszczają siebie do tych kategorii, udziela się im głosu i te osoby biorą w tym udział. A więc takie ciała polityczne i instytucje, struktury, które tworzymy w tym procesie, są tworzone w sposób procesu wspólnotowego. To jest kształtowanie tego naszego świata. Jak to wyraziłem, mamy tutaj pewne wzorce reakcji albo responsywności i odpowiedzialności. Jest to wysłuchiwanie siebie nawzajem i udzielanie sobie odpowiedzi. I to jest moje twierdzenie, że poprzez wsłuchiwanie się w siebie nawzajem możemy przekształcić i wspólnie zmienić świat polityczny. Jeżeli weźmiemy polityczną formułę relacji, tutaj bardzo łatwo jest myśleć o solidarności. Taką mam nadzieję. A więc twierdzę, że polityka demokratyczna jest stworzona przez ideę, że ciała polityczne lub też świat polityczny, który stworzyliśmy, jest kształtowany wspólnotowo, nie przez jedną grupę, partię czy lidera, ale przez proces polityczny, gdzie każda kobieta, każdy mężczyzna mają własny głos i powinien być to głos równy oczywiście. Trudno jest oczywiście wyjaśnić, czym jest równość takiego głosu, ale to jest podstawa demokracji. I również głęboko wierzę, że ta idea, że jako obywatele, jak Słotoją i Rousseau mówili, że tworzymy pewne więzi społeczne solidarności, ponieważ wspólnie kształtujemy ten świat, instytucje, w których żyjemy. Posiadam w nich jakiś głos i również państwo go posiadają i wszyscy inni i pewne takie głosy tworzą rzeczywistość materialną. Jesteśmy połączeni pewnymi więzami solidarności. I to nie oznacza, że nie ma żadnych konfliktów interesów lub wartości, ponieważ nazywam to pewną koncepcją rezonansu politycznego. To nie chodzi o to, że nie mamy harmonii, ponieważ to byłoby idiotyczne, ponieważ walka polityczna oznacza, że są tam pewne głosy, które sobie nawzajem się wykluczają, przeciwstawiają, są sprzeczne i sprzeczne wartości, ale walka nie jest przeciwko pozostałym, ale jest przeciwko instytucjom, które utworzyliśmy. A więc tak właśnie postrzegam politykę, nie zwalczam innych, nie wspólnie walczę o właściwy sposób kształtowania instytucji. To jest wielka różnica. Czy postrzegam politykę? Dla mnie polityka jest zwalczanie innych, z uwagi, że mam inne interesy lub klasy. Czy polityka jest walczeniem o właściwy sposób kształtowania kolektywnego świata i kształtowania instytucji i tak dalej? A więc myślę, że polityka i demokracja sprawdzają się wyłącznie, jeżeli nie jesteśmy nastawieni antagonistycznie na wrogów, których postrzegamy jako oponentów, ale chodzi o trzecią sprawę. Jak to zrobić politycznie? Jakiego rodzaju system opieki zdrowotnej powinniśmy mieć lub system kształcenia, ponieważ wtedy spieramy się nie ze sobą, ale staramy się utworzyć optymalny system opieki zdrowotnej lub szkolnictwa. Jeśli chodzi o dążenie do wspólnego dobra, jest to nieodłączne. Często o tym zapominamy w dyskursie politycznym, że jest coś takiego jak dobro wspólne, które chcielibyśmy osiągnąć. Porzuciło się tą ideę i porzuciło się to, ponieważ mamy pewne doświadczenie, że zawsze się nadużywa tego. Naziści twierdzili, że dążą do wspólnego dobra i komuniści. Wszyscy mówią, że oni lub ona są zwolennikami wspólnego dobra. I myślę, że trudno jest nam tak naprawdę w sposób substancjalny lub namacalny zdefiniować wspólnego dobra, że mamy osób, którzy są wierni, nazywamy ich katolikami i pozostali, czyli którzy nie liczą się jako, nie zaczęły się do wiernych. I jeśli mamy pewne dobro wspólne i mamy też pewnych progresywnych liberałów, którzy być może myślą, że wiara jest być może tylko błędem lub też przesądem lub też jakieś tam bardziej zamożniejsze rodziny mogą też się pod tym podpisywać, ale myślę, że są różne koncepcje tym, czym jest dobre życie i co pozwoli nam osiągnąć dobre życie. Myślę, że w Polsce może się Państwo nie zgadzają, czy wiara jest częścią dobrego życia, czy nie. Tak czy siak twierdzę, że jeżeli chcą państwo kolektywnie, demokratycznie, wspólnie kształtować świat, musi być to w odniesieniu do
stwierdzenia: stwórzmy dobry świat, stwórzmy, umożliwmy dobre życie dla nas wszystkich. I trudno jest to zdefiniować substancjalnie, jeśli chodzi o przekonanie lub wartości lub stylu życia, lub też relacyjnie, jakie są relacje, których potrzebujemy do dobrego życia, dla dobrej demokracji, dla solidarności pomiędzy obywatelami, ale również instytucjami i środowiskiem. A więc twierdzę, że dobro wspólne, nazwałbym to etyką solidarności, obejmuje w których formach relacji z innymi. Nazywam tego to rezonansową koncepcją demokracji. Niech spojrzę na zegarek. Tak, znowu muszę przyspieszyć. Czym jest rezonans? Nazywam to rezonansową koncepcją dobrego życia. Tylko jeszcze dwa punkty i po wszystkim. A więc w trybie agresji wiele z Państwa mają bardzo napięte harmonogramy, a więc wstają rano i myślą, że muszę zrobić to, kupić to, tamto, poinformować kogoś o czymś, do czegoś się ustosunkować i możemy to nazwać ciągłym trybem agresji, ciągle się czymś zajmujemy, ale jakie są doświadczenia radości dla Państwa, dobrego życia? Twierdzę, że mamy inny tryb egzystencji, który jest trybem nie agresji, a rezonansu. O ile w trybie agresji chodzi o kontrolę i dominację nad rzeczami, rezonans oznacza zaangażowanie się w responsywną, zwrotną relację z czymś. Nie jest to złożona koncepcja kulturowa, którą musimy zapożyczyć z Indii. To jest coś, co ludzie robią spontanicznie, ponieważ nawet małe dzieci potrzebują rezonansu i potrafią to znaleźć. Jest to sposób bycia w świecie i doświadczania go, gdzie mamy cztery elementy. Pierwszym z nich jest, że nagle coś do nas przemawia, coś nas porusza, coś sprawia, że możemy się tego oderwać. Jesteśmy w złym nastroju na przykład, albo spieszymy się, musimy kupić chleb i nagle słyszymy muzykę z jakiegoś miejsca, czymkolwiek jest to miejsce, i przemawia to do nas. Zmienia to nasz sposób funkcjonowania w świecie i czasami ludzie mówią, że musisz po prostu zatrzymać się i posłuchać, a więc pierwszym elementem rezonansu jest to, że coś do nas przemawia, porusza od środka, niejako nas usidla, powiedzmy, chwyta za serce. Naprawdę usłyszenie pewnego wezwania, powołania, coś mnie wzywa. To może być muzyka, to może być jeszcze osoba, to może być miłość. Wspaniała sfera rezonansu. Możemy też gdzieś spacerować i nagle widzimy kogoś, to może być dziecko lub też żebrząca osoba. I to może być coś, co nas poruszy i wpłynie na nas. Mamy też nagle jakiś pomysł, czytamy książkę i książka do nas przemawia i to nas ponownie do nas przemawia, porusza. Mamy ten pewien tryb specyficzny, coś nas wzywa. Nazywam to poruszeniem, ponieważ nagle czujemy się dotknięci i nagle pragniemy tego. Dlatego idziemy na koncerty, dlatego idziemy do muzeów, dlatego wyjeżdżamy na wakacje, ponieważ chcemy być w nowym krajobrazie lub w otoczeniu, gdzie coś do nas przemawia, gdzie czujemy się dotknięci, poruszeni. I również nie pozostajemy w tym pasywnym momencie, że nie tylko słuchamy, ale też jakoś reagujemy na tym, kiedy jesteśmy poruszeni na wystawie na przykład, nagle ten jeden obraz, który do nas przemawia i odpowiadamy na to poprzez ruch na zewnątrz, poprzez zrobienie z tym czegoś. To jest pewien wręcz nakaz. Tak właśnie solidarność jest tworzona. Coś do nas przemawia, porusza nas i chce na to odpowiedzieć. Czuję się zobowiązany, zobowiązana. Coś nas porusza, chcemy coś z tym zrobić, pracować nad tym, zastosować to w naszym własnym życiu, a więc jest to przeciwieństwo. Pierwsza sprawa to jest poruszenie, druga sprawa to emocja albo ruch, odpowiedź, ale nie w sposób agresywny, ale poprzez otwarcie robimy z tym coś. Coś z tego wywodzimy. A więc słuchamy tego, co ktoś chce do nas powiedzieć i wtedy chcemy też wejść w dialog, aby również nasz głos został wysłuchany. I wtedy dwa głosy się napotykają. A trzecim elementem jest to, że następnie następuje przemienienie.
transformacja, czy jest to zachód słońca, czy góry, czy oceany, które do nas przemawiają, poruszają i otwieramy się i odpowiadamy na to, to nas przemienia. Już nie jesteśmy tacy sami na wydarzeniu takim jak to. Często myślimy, że są nudne. Mi też tak się często zdarza. Ale nagle pojawia się pewien element w dyskusji. Być może jest to również wbrew intencjom prelegenta lub prelegentki i nagle coś nas chwyta, coś nas porusza i nagle ma dla nas pewne konsekwencje. I tak, jeżeli tak się dzieje, to wtedy doświadczają Państwo rezonansu. Jeżeli Państwo wychodzą z takiego wydarzenia, są Państwo już odmienieni, przemienieni. Mają Państwo nowe interpretacje i opinie. A więc trzecim elementem rezonansu jest przemiana, transformacja. Już nie jesteśmy tacy sami. Ostatnim elementem, napisałem o tym książkę, po angielsku jest to nieprzewidywalność lub też niekontrolowalność. Nie możemy zmusić się do rezonansu. Nie ma jakiegoś instytucjonalnego gwarantowania rezonansu, więc przybywamy na takie wydarzenie jak to i mamy wtedy nadzieję, że może ktoś powie coś, co nas naprawdę poruszy, ale często tak się nie zdarza. I nigdy nie wie, kiedy to się wydarzy. I jeżeli tak będzie, na przykład w toku dyskusji, rezonans oznacza, że nagle coś tam się pojawia, pojawia się nowy pomysł i Gdańsk i Solidarność jest wspaniałym przykładem, że nagle z jednego wydarzenia tutaj w zakładzie produkcyjnym coś nagle wywołało pewien ruch, stworzyło swoją własną energię. Nikt nie mógł tego przewidzieć i nikt nie mógł przewidzieć skutków tego wydarzenia. Rezonans jest procesem otwartym. Nagle coś się dzieje, coś się tworzy. Jest to wspaniała nowa forma innowacji. Nie jest to innowacja wymuszona. Jest to coś, co wymyka się kontroli. I to moje ostatnie spostrzeżenie. Wierzę, że społeczeństwo, do którego powinniśmy dążyć, i etyka solidarności, czy dobre wspólne, to innymi słowy, to polityczny stan rzeczy, w których istnieje 5 osi rezonansu i które są utrzymywane przy życiu. Co przez to rozumiem? To już naprawdę ostatni punkt, który chcę Państwu przedstawić. A więc demokracja i solidarność działają, jeżeli relacja pomiędzy obywatelami jest relacją rezonansu. Oznacza to, że kiedy spotykamy innych, zakładamy, że mają oni nam coś do powiedzenia, że mają oni swój głos, a my możemy naszym głosem odpowiedzieć, a więc słuchamy kogoś o innych interesach, wartościach i przekonaniach, słuchamy jego głosu i dotyka nas to i słuchamy tego. Mówimy tak, to ciekawe i odpowiadamy. I niech chodzi tylko o zdawkowe, tak, masz rację. Jesteśmy gotowi wysłuchać tej osoby i ten proces słuchania i odpowiedzi nas przemienia. I oczywiście nie chodzi tu o to, że wszyscy jesteśmy tacy sami według koncepcji republikańskiej polityki. Chodzi o wysłuchanie kogoś innego. Możemy się ze sobą komunikować i proces ten przemienia nas wspólnie i wspólnie możemy coś nowego tworzyć, a więc obywatele spotykają się w trybie rezonansu i przyznają głos sobie nawzajem i są gotowi również tych głosów słuchać. Myślę, że w Polsce i wszędzie na świecie demokracja jest zagrożona. Mamy w Stanach zwolenników Trumpa i przeciwników, mamy zwolenników Brexitu, w Anglii ich przeciwników i nikt nie chce się nawzajem słuchać. Mówią tylko zamknij się, umrzyj, zniknij. A my potrzebujemy obywatelskości, która tworzyć będzie rezonans i relacje pomiędzy obywatelami i to doprowadzi do rezonansu politycznego, a zatem instytucje, tak jak parlament, prezydent, rząd, system
sprawiedliwości, a nawet struktury gospodarcze wejdą w rezonans ze mną. Nie oznacza to, że one będą poddane mojej woli. To byłoby populistyczne założenie, ale oznacza to, że mam wpływ na ich kształtowanie, mam głos, choć niekoniecznie kontrolę nad tym procesem, bo inni też mają głos, a więc wówczas ten parlament staje się moim parlamentem, nie dlatego, że reprezentuje moje interesy, ale dlatego, że mam udział w tym procesie przemiany tej instytucji. Następnie punkt trzeci to sposób na rozwiązanie problemów ekologicznych poprzez wejście w rezonans ze światem przyrody. Mógłbym o tym mówić jeszcze przez godzinę przynajmniej, bo problem polega na tym, że do przyrodę musimy sobie poddawać. Inni twierdzą, że musimy ich słuchać, jej słuchać, a myślę, że powinniśmy skonceptualizować naszą relację z przyrodą jako właśnie relację rezonansu. Oznacza to, że nie mamy jedynie się poddawać temu, co się dzieje. Nie wierzę, że problemy gospodarcze biorą się wyłącznie z podejścia do natury jako czegoś, co musimy kontrolować. Wiem, że w Polsce też toczy się długa dyskusja na temat ruchu LGBTQ i widać wyraźnie to, co mam na myśli. Lub spójrzmy na konflikt wokół aborcji, który jest podobny. Wiem, że jest to bardzo drażliwa kwestia, ale wierzę, że są dwa obozy. Jeden z obozów wierzy w całkowitą kontrolę i jest to na swój sposób tryb agresji. A więc aborcja to nie problem. Ty decyduj, czy chcesz mieć dziecko, czy nie. Kobieta decyduje. Choć nie wiem właściwie, gdzie ten problem się zaczyna. I druga strona mówi, o nie, 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 jeżeli jest dziecko, musisz je przyjąć w takim stanie, w jakim jest. A zatem z jednej strony jesteśmy w 100% aktywnym kontrolerem, w drugim jesteśmy pasywnym odbiorcą. Natomiast w rezonansie musimy się wsłuchać, musimy wziąć coś, to co słyszymy, pod uwagę i pomyśleć o tym, o tej zasadzie, której nie da się, o braku kontroli nad pewnymi zjawiskami. Nie ma jednej niepodważalnej zasady. Słuchanie i odpowiadanie na przyrodę oznacza, że czasami jej słuchamy, a czasami próbujemy ją zmieniać. I nie chodzi o poczucie bezsilności i przyjęcie rzeczy takimi, jakimi są. Chodzi również o element słuchania. Musimy słuchać świata, który nas ocenia. I tak samo musimy odnieść się do historii. I to też widać w Gdańsku, czy w mieście Danzig, ponieważ ma on bardzo złożoną sytuację historii. Więc nie możemy ignorować elementów historii, ale nie można też mówić, że należy podążać ślepo za historią. Zgadzam się z Nicolą Baer i dla mnie nieznośnym jest to, co Niemcy wyrządzili Polsce, Rosji i Żydom i wszystkim innym. I bardzo mnie to zasmuca i uważam, że w tym wypadku bycie w rezonansie z historią oznacza wsłuchiwanie się w nią i każdym swoim tchnieniem chcę zapobiegać takim wydarzeniom, a więc słucham i odpowiadam. I w ten sposób tworzy się nić między przeszłością a przyszłością. A zatem ta polityka rezonansu spaja przeszłość z przyszłością, ponieważ są tacy, którzy chcą zupełnie zaprzeczać historii i napisać ją na nowo, a po drugiej stronie mamy tych, którzy twierdzą, że musimy podążać szlakiem wytyczonym przez historię, a rezonans oznacza, że należy się wsłuchiwać, ale należy mieć też głos w kolektywnym
kształtowaniu naszej rzeczywistości. I kończąc, wydaje mi się, że w przypadku etyki solidarności pytaniem zasadniczym jest, z kim jesteśmy solidarni. Czy jesteśmy solidarni z naszymi ludźmi, z naszymi sąsiadami, czy z obcymi również? Czy czujemy rezonans z całą Europą? Co to oznacza na przykład dla ludzi w Bangladeszu, czy w Afryce, czy w Stanach, że są oni poza systemem? A ja na to się nie zgadzam, bo jeżeli chcemy wejść w ducha rezonansu, oznacza to odpowiednią postawę słuchania i odpowiadania. I jest to pewien nawyk, który nie pozwala na agresję, kolonizację i represję wobec ludzi w Afryce. Widać to w ruchu. Możemy powiedzieć, że nie obchodzą mnie ludzie w Afryce. I widać to na przykład w tym, jak ja się odnoszę w mojej postawie ciała, więc nie mogę być, zamknąć się przecież zupełnie na to, co mnie otacza, a zatem prawdziwie solidarna wspólnota powstać może tylko jeżeli ten duch solidarności zostanie rozciągnięty na cały świat. I choć wiem, że to bardzo optymistyczny ideał, to cóż, nie mogę więcej powiedzieć na ten temat, ponieważ to bardzo długi temat. Tym niemniej bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy za to intensywne wprowadzenie nie tylko w przyspieszenie i wyobcowanie, ale także w rezonans. Trzy tematy, które są kluczowymi tematami książki, o której wspominał zarówno Basil Kerski, jak też sami autor Hartmut Rosa. Cieszę się bardzo, ponieważ to książka, która została wydana najpierw w języku angielskim 10 lat temu, potem przeredagowana i przetłumaczona na język niemiecki, więc minęła dekada od postawienia tez dotyczących społecznego przyspieszenia i diagnozy nowoczesności, w której się znajdujemy i problemów, z którymi musimy się skonfrontować. Ale ta dekada niewiele zmieniła, jak się wydaje, to znaczy tych problemów jest jeszcze więcej i chyba nam się jeszcze bardziej skomplikowały. Udało się tę książkę uzupełnić także o dwa dodatkowe eseje. Jeden dotyczy właśnie rezonansu, jest takim przystępnym wprowadzeniem w tę teorię rezonansu, która liczy sobie przeszło 700 stron, jeżeli się nie mylę. To jest książka, którą Hartmut Rosa wydał 4 lata temu. Jest bardzo poważnym, teoretycznym wprowadzeniem w alternatywne sposoby wchodzenia w relacje ze światem. I tu na kilkudziesięciu stronach macie Państwo streszczenie tej koncepcji i takie systematyczne w nią wprowadzenie oraz posłowie do polskiego wydania, które de facto jest tak naprawdę wprowadzeniem w całość rozwijającej się teorii Hartmuta Rosy od przyspieszenia poprzez wyobcowanie do teorii rezonansu, więc bardzo polecam Państwa uwadze tę książkę, która już za niedługo będzie w sprzedaży w Polsce. Ale ja chciałbym, zapraszając dr Magdalenę Rzadkowską z Uniwersytetu Gdańskiego, również socjolożkę, podobnie jak Hartmut Rosa, chciałbym sprowadzić trochę problem rezonansu także do polskiej perspektywy. Przede wszystkim dlatego, że podczas tych obchodów okrągłej 40. rocznicy Narodzin Solidarności trudno nie pomyśleć jednocześnie o jej konsekwencjach, czyli o transformacji roku 89.
i o warunkach, w jakich ta transformacja miała miejsce. Wydaje mi się, że przyspieszenie przybiera jednak bardzo różne postaci w zależności od tego, w jakim momencie rozwojowym danego społeczeństwa ona zachodzi. I polska transformacja ustrojowa nieprzypadkowo nazwana została między innymi mianem terapii szokowej, także dlatego, że jej intencją było przeskoczenie kilku rozwojowych etapów, których ewidentnie brakowało polskiemu społeczeństwu, które po roku 1945 rozwijało się w zupełnie odmiennych warunkach aniżeli społeczeństwa Europy Zachodniej. Najpierw poprzez rozwój systemu totalitarnego stalinowskiego, potem stopniowo łagodniejsze formy autorytarne, aż po rewolucję Solidarności i ten rodzaj zachwiania czy przedefiniowania sytuacji politycznej i społecznej, która doprowadziła do obrad Okrągłego Stołu i decyzji o pokojowej formie zmiany ustroju politycznego. Nagle okazało się, że życie zdecydowanie przyspieszyło, także dlatego, że to obywatelki i obywatele zostali wrzuceni po prostu w zupełnie inną rzeczywistość. Więc moje pierwsze pytanie kieruję do Magdaleny Rzadkowskiej. Jak twoim zdaniem różnie kształtował się ten proces przyspieszania społeczeństwa, które jeszcze w latach 80. rozwijało się jako takie późno przemysłowe społeczeństwo, ale nagle z początkiem lat 90. nagle musiało się zdecydowanie zmodernizować i wobec czego doświadczyć także zupełnie innego pędu czasu? Dziękuję bardzo za pytanie i za zaproszenie. Może tak jeszcze trochę doprecyzuję na początku, przedstawiając się moją tu obecność. Zadanie domowe odrobiłam, jestem po lekturze książki. Bardzo mi się podobała, żeby nie powiedzieć, że rezonuje. Wydarzenia Solidarności, myślę, wszystkim tu Państwu na sali są znane tak osobiście, tak z praktyk bycia, życia wtedy, w tej codzienności. Ja też trochę je wtedy tak pamiętam i do tego stopnia, że moją pracę magisterską pisałam właśnie o symbolice Solidarności. To już 20 lat temu. Promotorem był profesor Synak, zasłużony tu też lokalnie dla ruchu. Natomiast czytając tą książkę, najpierw myślę, że warto, żebyśmy porozmawiali, czy żeby zachęcić Państwa po jej sięgnięcie o tym, co od 89 roku w Polsce się wydarzyło, bo wiem, Jacku, że masz jeszcze też pytanie dotyczące bezpośrednio Solidarności na potem. I oczywiście mój komentarz jest, proszę traktować jako taki na świeżo. Ja jestem socjolożką zajmującą się socjologią rodziny i to przeważnie i przede wszystkim z takiej mikroperspektywy, chociaż oczywiście trudno nie myśleć, nie rozmawiać, nie uczyć o rodzinie, nie patrząc na przemiany makro. I tak też oprócz tej perspektywy Solidarności, tak właśnie jak to praktyczka, socjolożka życia codziennego, praktyk życia codziennego, tą książkę czytałam. I w wielu obszarach wydawała mi się ona bardzo tłumacząca, czy pozwalająca nam, Polakom i Polkom, zrozumieć to, co się dzisiaj u nas dzieje. Czy popatrzymy właśnie przez pryzmat rodziny, czy przez pryzmat edukacji, polityki, religii, ekonomii. Bardzo dużo mi przynajmniej wyjaśnia. Proszę w odpowiedzi poprawiać, jeżeli nadinterpretowuję, ale może też gdzieś będzie to po prostu nasz taki polski lokalny regionalizm w tej teorii. Tak usłyszałam w czasie wykładu, że rzeczywiście te regionalne wersje przyspieszenia pewnie są i tu myślę nie tylko Polska, ale i Europa Środkowo-Wschodnia będzie miała ten swój inny przebieg, szybszy. No właśnie, pierwsza data to ten 89 rok, ale druga bardzo ważna, myślę, to 2004, kiedy Polska wstępuje do Unii Europejskiej. To takie dwie daty, z którymi trochę Polacy i Polki nie dyskutowali, co robić, po prostu wszyscy ruszyliśmy w ten bieg, w to przyspieszenie. Mało zastanawiając się, mało dyskutując nad tym, co się dzieje, dlatego bardzo
za tą książkę i teorię. Dziękuję. W socjologii rzeczywiście, tu profesor też tak pisze, jest tak, że my się wcale tak szybko o takie makro, duże teorie nie porywamy. One po pierwsze dzisiaj w związku z przyspieszeniem mogą się szybko dezaktualizować, to pewnie jedna z przyczyn, ale z drugiej strony i nauka tak przyspiesza, że wymaga na nas po prostu pisanie krótkich artykułów i bardzo urywaną dyskusję. Stąd tym bardziej cała książka to duża rzecz i dlatego myślę tyle tłumaczy. No i tu czytając tą książkę, zresztą profesor Roza też dużo takich praktyk z życia codziennego pokazuje, nie trudno pomyśleć o tym, jak życie w Polsce przyspieszało, a nawet przeskakiwało pewne etapy. Czy pomyślimy sobie o rozwiązaniach bankowych, na przykład czeków prawie nie używaliśmy, za to przeskoczyliśmy szybko w bardzo szybkie prepaidy czy inne sposoby płatności. Czy w edukację reforma za reformą, czy gdy popatrzymy w przystosowywanie się do wdrożenia unijnych rozwiązań, no tam wszystko pozostawiało nas w takim szybkim dostosowywaniu się bez momentu czy czasu na zrozumienie tego, co się dzieje. A patrząc na różnego rodzaju teorie o różnicach kulturowych, Polacy i też tu nasi regionalni sąsiedzi z Unii Środkowo, z Europy Środkowo-Wschodniej mają bardzo duży opór do zmiany. To znaczy zmian nie lubimy, jesteśmy stale pod wpływem zmian. Natomiast patrząc na różnego rodzaju porównania kulturowe, rzeczywiście plasujemy się u szczytu takich badań społeczno-psychologicznych na tym, jak te zmiany są dla nas trudne. Szczególnie, gdy ich nie rozumiemy. I tu ja tak rozumiem też ten proces przyspieszenia, który skutkuje wyobcowaniem, że to wyobcowanie w Polsce bardzo mocno wiąże się z niezrozumieniem tego, co się przez ostatnie 30 lat w Polsce działo. I rzeczywiście tu akurat pewnie nie jesteśmy wyjątkowi, bo książka Arlie Hochschild, Obcy w swoim kraju, myślę, gdzieś też podobnie tłumaczy nam ten dystans mieszkańców jakiegoś terenu, kraju, narodu, chociaż oczywiście dużo zmian i przesuwania się granic tu było, w obliczu tego, że nagle nawet nie ma czasu na to, żeby się zastanowić nad dniem codziennym i nad tym, co będzie. To taki pierwszy komentarz. Jeżeli ma pan ochotę dołączyć do tej rozmowy, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to mam kolejne pytanie. Jest ciekawe, że ta książka o przyspieszeniu pojawia się w momencie, kiedy mamy raczej do czynienia z takim systemowym spowolnieniem. I kiedy czyta się systematyczne wprowadzenie w pojęcie przyspieszenia w tej książce, to bardzo różne formy przyspieszenia są analizowane. Są też analizowane oczywiście jako takie kontrpojęcie formy spowolnienia, ale zazwyczaj zwraca pan uwagę na właśnie na intencjonalne spowolnienie, spowolnienie, na które ludzie sami się decydują po to, żeby wydostać się z tego szaleńczego pędu czy pułapki permanentnego przyspieszania czasu, z którym ludzie nie czują się dobrze, wobec czego myślą, że odtrutką na przyspieszenie jest spowolnienie. Pana zdaniem nie jest to odtrutka nowoczesności. Nowoczesność rządzi się zupełnie innymi prawami, wobec czego niepodobna jest spowolnić jako w ten sposób, jakby spowolnienie miało być właśnie rozwiązaniem problemów nowoczesności. Ale my dzisiaj, w ciągu ostatnich miesięcy, mieliśmy do czynienia z nieintencjonalnym spowolnieniem, takim spowolnieniem, które zostało wymuszone przez czynniki zewnętrzne, a które zostało wygenerowane przez nowoczesność. To jest trochę tak, że nowoczesność nagle okazuje się odsłaniać swoje, coraz częściej odsłaniać swoją ciemną, czy też niebezpieczną stronę. Pytanie jest, czy COVID, problem pandemii i wymuszony lockdown nie jest jednocześnie oznaką tego, że późna nowoczesność ma się już ku końcowi i że wyczerpuje swoje zdolności rozwojowe, generując coraz więcej problemów? Yeah, thank you very much for this, for both these contributions. Te Państwa uwagi. Chciałbym pokrótce dodać coś do Pani spostrzeżeń. Oczywiście jest to jasne, że nie wszystkie części świata przyspieszyły w przeszłości do tego samego stopnia i powiedziałbym też, że państwa postkomunistyczne również usiłowały przyspieszyć
ponieważ chciały osiągnąć wzrost gospodarczy i innowacyjność i tak dalej, ale to nie była ta sama endogenna logika, która zmusza ludzi, aby ciągle zwiększać coś, co już mają, a więc te systemy zmieniły się oczywiście. Był tam pewien ekstremalny element przyspieszenia, ponieważ jak już było to powiedziane, że nastąpiły zmiany polityczne i zmiany gospodarcze i też kulturowe, edukacyjne, również system opieki zdrowotnej się zmienił. A więc było to niesamowite doświadczenie, przyspieszenie w bardzo gęstej substancji, który poskutkował alienacją, wyobcowaniem. Ludzie pomyśleli, że to już nie jest ich świat, ponieważ to niejako podcina samowystarczalność, że słyszymy, że jesteśmy, albo samosprawczość, że jesteśmy osobami, które potrafią być czynnikami zmian, że potrafimy coś zrobić. Jeżeli coś jest na nas narzucone, wtedy to zwiększa wyobcowanie. Myślimy, że nie jest to już ten świat. Przybywamy do miasta jak Gdańsk i myślimy, a te sklepy, nie rozumiem języka ani kultury i zachowań. I tak właśnie tworzymy poczucie wyobcowania, gdzie w Europie Centralnej i Wschodniej być może jest to silniejsze niż gdziekolwiek indziej. I potem, jeżeli przypiszemy sprawstwo innym, obcym, wtedy jest to właśnie ta logika. Jeżeli chodzi o historię nowoczesności, można powiedzieć, że zawsze był pewien opór wobec zmian. Ludzie byli bardzo sceptyczni wobec kolei, kiedy została wynaleziona, uważali, że jest zbyt szybka, a potem, kiedy wynaleziono telewizję, samochód, komputer. Pamiętam ze starszego pokolenia, którzy mówili, a nigdy nie kupię komputera. I oczywiście kupili, a potem mówili, a nigdy nie kupię smartfona, ani też telefonu komórkowego. I oczywiście w momencie kupowali taki telefon komórkowy, myśleli, a nie, teraz mam telefon komórkowy, ale też nigdy nie kupię smartfona. A więc mamy ten kulturowy opór wobec zmian. Ale myślę, że ta opozycja wyobcowania i rezonansu są bardzo istotne tutaj, że jeżeli myślimy, że tracimy kontrolę nad światem, że nie możemy wchodzić z nim w rezonans, wtedy stajemy się przeciwnikami przyspieszenia. Jeśli chodzi o COVID czy też koronawirusa, jest to wyjątkowe historycznie, że było to spowolnienie, które spowolniło cały świat. To była sprawa ogólnoświatowa po raz pierwszy od wielu lat. Jeżeli powiemy liczbę samolotów, które ciągle wzrastały, albo też samochodów i liczba i wielkość statków i też ciężarówek, niezależnie od tego, że niegdyś podpisywaliśmy porozumienia paryskie i były partii zielonych, nie było tam żadnego efektu i ciągle świat przyspieszał od 250 lat i dzięki kryzysowi koronawirusa nagle mieliśmy gwałtowne obniżenie, niezupełne wstrzymanie, ale liczba samolotów i lotów spadła 90% i tak samo natężenie ruchu ulicznego, ale okazało się, że nie jest to rozwiązanie w systemu, które może się tylko stabilizować dynamicznie, ponieważ takie spowolnienie stwarza nie tylko lęki, ale też problemy, ponieważ ludzie tracą zatrudnienie i obawiają się przyszłości. I wtedy dostrzegamy wszystkie problemy, które przychodzą wraz ze spowolnieniem w świecie, które może stabilizować się wyłącznie dynamicznie, ponieważ wtedy opieka zdrowotna ma kłopoty, tak samo system edukacyjny. A więc samo spowolnienie jest rozwiązaniem. Myślę, że powolność jako sama nie jest czymś, czego potrzebujemy, ponieważ bardzo powolny świat, gdzie nic się nie zmienia lub nic się nie porusza, jest światem nieatrakcyjnym, również nie jest światem w rezonansie, a więc znudzenie i wypalenie są bardzo podobnymi pojęciami w psychologii, a więc spowolnienie musi pozwalać nam wciąż na utrzymanie rezonansu ze światem. To, czego nauczył nas COVID natomiast, to to, że posiadamy
mamy pewne instrumenty polityczne, aby spowolnić świat, ponieważ to nie był wirus, który uziemił samoloty, to były po prostu wybory polityczne. A więc czasami możemy przyspieszyć albo zmienić szybkość naszego świata i życia poprzez kontrolę polityczną. I mam nadzieję, że rezonans będzie tutaj ważną koncepcją. To też może dopowiem tak z mojej perspektywy, myśląc o badaniach, które prowadzimy na Uniwersytecie Gdańskim i spowolnieniu związanym z COVID-em. Zaczęliśmy się przyglądać tej codzienności w mikroskali i wpływowi na rodzinę. Tu też w Europie dosyć dużo dyskusji się na ten temat toczy, czy była to szansa dla relacji rodzinnych, które nagle musiały dziać się dłużej niż kiedyś, czyli prawie 24 godziny na dobę, gdy rodzice stali się nauczycielami, pracowali w domu i tak naprawdę ta perspektywa domu, miejsca, które chyba gdzieś i tak wydaje nam się, że z tym spowolnieniem się kojarzyło w momencie, jak praca z domu wyszła gdzieś od XIX wieku i ten dom był miejscem wypoczynku, regeneracji, to rzeczywiście z jednej strony świat spowolnił, ale z drugiej strony w konsekwencji mieliśmy do czynienia z tym, że i tu nawet biorąc dom jako taki podmiot do obserwacji, można mówić o nim, że się zaczął mocniej zużywać. Może nie widać tego tak mocno po rachunkach, nie wiem, za prąd czy internet, ale zaczął się brudzić, zużywać. Brakować mu zaczęło miejsca, przestał odpoczywać, pewnie miał nas dość, można by tak powiedzieć, i tego, że ciągle w nim się coś dzieje i hałasuje, czyli doszło do takiego mocnego zaburzenia między takim codziennym rytmem dnia i funkcjonowania ludzi i tego, że jak rozumiem, my też z przedmiotami możemy rezonować, że doszło do silnego zaburzenia tego, co się dzieje, co się działo kiedyś. I to z jednej strony zagrożenie, wiele osób na pewno ciężko sobie z tym radziło, teraz czas edukacji, my wiemy na uniwersytetach, że ona dalej będzie z domów, nasi studenci często wrócili do rodziców i stamtąd się uczą, także zupełnie nowy czas na relacje, ale z drugiej strony no właśnie może szansa na to, żeby przedefiniować te rytmy codzienne, to kiedy spowalniamy, kiedy pracujemy i czy rzeczywiście tak szybko musimy zmieniać się i skakać z roli w rolę, bo to badania pracy z domu pokazują, że rzeczywiście do takich wręcz o nano zmianach tych ról się mówi, jak naraz pełniliśmy ich kilka i musieliśmy to godzić. Oczywiście czas pracy też się wydłużał, co pewnie ta teoria przyspieszenia świetnie tłumaczy, że profesor tak pisze, że wcale nie korzystamy na czasie, nie mamy więcej wolnego, więcej dni wolnych, bo szybciej pracujemy, mamy do tego urządzenia, tylko właśnie jesteśmy w stanie być szybsi i jeszcze bardziej zapracowani. To taka moja perspektywa. Ja pamiętam, że wybierając książkę do tłumaczenia i do publikacji w serii Idea Solidarności, strasznie mi się wydawało, obserwując także moje koleżanki i kolegów z Europejskiego Centrum Solidarności, że pracują bardzo dużo, dostajemy dziennie dziesiątki maili i wydawało mi się, że czas najwyższy znaleźć jakiegoś guru, który będzie wiedział, jak sobie poradzić z przyspieszeniem modernizacji. Napisałem więc maila do Hartmuta Rozy z zapytaniem, czy nie warto byłoby wydać jego książkę w języku polskim, i autoresponder odpowiedział mi, że ze względu na nadmiar pracy i okrutne przyspieszenie nie jestem w stanie szybko odpowiedzieć na maile. Pomyślałem sobie, że to są jednak paradoksy nowoczesności. Nawet ci, którzy zajmują się przyspieszeniem, sami permanentnie mu podlegają. Wydawało mi się, że zajmowanie się w nauce przyspieszeniem może być też takim autoterapeutycznym przedsięwzięciem, ale okazuje się, że niestety nie jest. Ale mamy 40-lecie Solidarności, więc w moim ostatnim pytaniu bardzo chętnie wrócę jeszcze trochę nostalgicznie i pewnie jest to bardzo smutne, ale też trudne w radzeniu sobie z tą rocznicą, ponieważ było to niezwykłe doświadczenie rezonowania, rzeczywiście wybuchł jakiś rodzaj entuzjazmu i społecznej energii, który nie tylko był niekontrolowalny, zaskakiwał ludzi, którzy w tym przedsięwzięciu wzięli udział, ale też pozwolił im samym stać się lepszymi ludźmi i pozwolił im, wykorzystał także ich zupełnie niezwykły potencjał, ogromne możliwości, żeby te rewolucje poprowadzić do fascynującego punktu.
Niewątpliwie takim punktem była też Samorządna Rzeczpospolita, fenomenalny dokument tego ruchu, ale także na przykład Etyka Solidarności Józefa Tischnera, do której się odwołujemy podczas tego cyklu, w której na przykład stosunki pracy określane były mianem dialogu, rozmowy pracownika z pracodawcą, a zatem rodzaju kooperacji, a nie konkurencji, o której pan tak dużo mówił podczas swojego wykładu. Więc wydaje mi się, że być może przyśnił się jakiś sen 40 lat temu albo został sformułowany rodzaj utopii, którą warto byłoby dzisiaj zacząć coraz bardziej serio powtarzać i starać się czytać ją na potrzeby naszych dzisiejszych wyzwań po to, żeby sobie z tymi niebezpieczeństwami nowoczesności także lepiej radzić. Ale moje pytanie kieruję przede wszystkim w stronę tego, gdzie dzisiaj dostrzegacie państwo sfery rezonowania. Czy żyjemy dzisiaj w kulturze, która daje możliwości, czy pozwala nam rozwijać umiejętności lepszego rezonowania ze światem, które nie kończy się alienacją, wyobcowaniem i uruchamianiem trybu agresji po to, żeby poradzić sobie z nadmiarem, tylko raczej generuje rodzaj przestrzeni, w której spełnienie intymnych pragnień, potrzeb społecznych i politycznych wchodzi w jakiś ciekawy rezonans ze światem i jego potrzebami. Hartmut Rosa jako pierwszy. To bardzo trudne pytanie. Być może należałoby wrócić do tego, co powiedziano o domu i wydaje mi się to bardzo ciekawe. Z moich obserwacji wynika, że z jednej strony mieliśmy spowolnienie życia, jeśli spojrzymy na przepływ dóbr, wiele działań zostało spowolnionych, ale czas został rozłożony nierównomiernie. Wiele osób miało więcej stresu, na przykład matki, więc to spowolnienie nie zostało powitane z radością przez wszystkich. Dla niektórych było to wręcz bardzo poważne zagrożenie, ale z drugiej strony zaobserwowaliśmy znaczne przyspieszenie w sferze IT. Paul Gerilio w latach 80. stworzył termin biegunowej inercji lub frenetycznego stanu, czyli z jednej strony byciu w bezruchu, a z drugiej poruszaniu się bardzo szybko, więc w czasie lockdownu zostaliśmy ograniczeni do naszego mieszkania, ale w przestrzeni cyfrowej przeskakiwaliśmy z miejsca na miejsce i od działania do działania. A więc z jednej strony, tak jak ten myśliciel to opisał, tkwiliśmy w miejscu, w drugim mknęliśmy. Więc bardzo trudno jest odczuć rezonans w takich okolicznościach. Nie mówię, że świat cyfrowy jest zły, ponieważ sam z siebie, ale odczuć im rezonans jest trudno. Natomiast wracając do pytania, byłem naprawdę uderzony tym, co widziałem tutaj w czasie wystawy poświęconej Solidarności. Być może źle zinterpretowałem to, co widziałem, ale miałem wrażenie, że w latach 80. robotnicy byli wyalienowani, że wykonywali pracę, ale nie czuli, żeby byli elementem żyjącego czy tętniącego świata, że mogli mieć wrażenie, że żyją w martwym świecie i nagle, tak jakby ktoś włączył prąd, nagle pojawiło się coś, czego częścią można było się stać. Wprowadzono ruch, który niemal natychmiast doprowadził do wytworzenia ruchu więzi międzyludzkich, ponieważ idziemy do pracy i nagle czujemy się połączeni z kolegami, którzy strajkują, ale też z całym życiem, że coś się dzieje, mamy poczucie samoskuteczności, w ramach którego jesteśmy poddani temu uczuciu, że żyjemy, bo
i możemy na to uczucie odpowiedzieć skutecznie. A więc gdzie istnieją te przestrzenie, w których możemy takie uczucie wytworzyć? A zatem dzieci mają takie uczucie. Dziecko nie jest zbyt młode, by mówić, więc nie jest stworzeniem logicznym, nie chce posiadać niczego, jest bytem, który chce wchodzić w rezonans z tym, co znajduje się obok niego. Dla dziecka najwspanialszą rzeczą jest zorientowanie się, że jeżeli poruszę rękami, czy okiem, czy wydam dźwięk, to mama lub tata na to odpowiada. I wydaje mi się, że podobne uczucia ludzie mają w kontakcie z przyrodą. Ratujmy przyrodę, zróbmy coś dla planety, stwórzmy tę przestrzeń, aby odzyskać to uczucie, które prędzej czy później jednak zawsze nam umyka. Nie wiem, czy to kwestia pokoleniowa, ale wydaje mi się, że Unia Europejska mogła być przestrzenią dla rezonansu, ale straciliśmy też szansę. Unia Europejska nie powinna być polem konfliktu pomiędzy narodowymi interesami. Powinna być Europą responsywną i rezonującą z historią zresztą świata. Zróbmy coś. Nie jest to niemożliwe, ponieważ my jako ludzie zawsze pragniemy tego rezonansu i wierzę, że możemy jako poszukiwać tych odczuć jako filozofowie. Ale gdyby ktoś z Państwa miał ochotę zadać pytanie, niestety ze względu na pandemię, musimy zostawić ten mikrofon tutaj w Państwa prawym rogu. Jeżeli ktoś chciałby podejść i zadać jeszcze pytanie, będziemy mieli jakieś 10-12 minut na krótką rozmowę, to zachęcam serdecznie, żeby po prostu podejść do tego mikrofonu i za chwilę zadać pytanie. Będziemy za nie bardzo wdzięczni. Magdo, gdzie ty dostrzegasz miejsca we współczesnej kulturze, gdzie można byłoby mieć nadzieję na rozwijanie pewnego rodzaju wrażliwości, która rzeczywiście przeciwstawia się tym wyobcowującym formom naszego życia i daje jednak rodzaj przestrzeni do oddechu i do realizacji także własnych pragnień? Tak, myślę, że czasem udaje się takie to poczucie, że się żyje, czy że chce się zadziałać, czy że czujemy, że ktoś inny działa w sferze różnych działalności społecznych. Tutaj obok toczy się dzisiaj i wczoraj taki dzień, gdzie bardzo dużo aktywistów prezentuje, co robi, co się dzieje. Oczywiście pewnie nie wszyscy tak samo to tam czują, ale tak mi się wydaje, że czasem ich motywacją, żeby działać i to robić, to właśnie jest to, że gdzieś im pojawiła się taka ta energia. Czy wydaje mi się to dosyć takim nieskoordynowanym mimo wszystko, ale tak rozumiem, ten rezonans powinien wyglądać. Jedno, już zaraz oddam Państwu głos, ale też może jako takie pytanie czy zastanowienie. My na uczelni dużo pracujemy z młodzieżą, z młodym pokoleniem. Też zastanawiam się, jak międzypokoleniowe to może być wyzwanie dla nas, naszego pokolenia dydaktyków, żeby umieć zauważać, że takie coś jest potrzebne, czy dzieje się wśród młodzieży, która posługuje się mimo wszystko innymi kanałami komunikacji i możliwe, że odczuwa, a my tego nie widzimy i nie umiemy jej słuchać, czy jej odpowiadać. To na razie tyle. Jak będzie jeszcze czas, to chętnie dopowiem. Bardzo dziękuję. Otwieramy w takim razie debatę z publicznością. Zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry. Ja może zacznę od jednej dygresji, mianowicie ja bardzo dziękuję tłumaczom, którzy wyprzedzili przyspieszenie naszego znakomitego mówcy i znakomicie tłumaczyli ten wykład, bo to było bardzo ważne. Pan Konrad Hańczuk i pan Piotr Sagan, bardzo panom dziękujemy, bo rzeczywiście w tym momencie przyspieszenia nie jest łatwo pewnie nadążyć za wszystkimi myślami, które są tu wypowiadane. I teraz Jacku, trzeciego pytania Jacka Kołtana, bo nie czuję się usatysfakcjonowany, panie profesorze, odpowiedzią na to pytanie, które zadał kolega. Mianowicie w zasadzie, żeby to, co jest piękną teorią w pana wykładzie stało się praktyką, musi zaistnieć ten moment
inicjacji, czyli musi zaistnieć rezonans. Czy jest mechanizm uruchomienia takiego rezonansu? Czy oprócz praktyki, oprócz teorii, widzi Pan takie mechanizmy, które mogłyby praktycznie skutkować uruchamianiem takiego rezonansu? I teraz będę złośliwy w drugim pytaniu i spytam, czy kolega Hartmut Rosa w swoim instytucie i cały instytut Maxa Webera jesteście wytworem systemu czy alternatywą wobec przyspieszenia? Na przykład też w nauce, bo rozumiem, że skoro jesteście znakomitym instytutem, a pan jest jego czołowym profesorem, to musicie uruchamiać ten mechanizm, przeciwko któremu pan oponuje w swojej teorii. I ostatnie pytanie. Jak zaczął pan mówić o mechanizmach społeczeństwa antagonistycznego i wykluczania, to z automatu przypomniała mi się Chantal Mouffe i jej agonizm. Czy w jakiś sposób koreluje ten rezonans pana z filozofią polityczną Chantal Mouffe? Chciałem się odnieść do jednej kwestii, którą pan poruszył na początku analizy. Mianowicie zwrócił pan uwagę, jak niszczący jest problem permanentnego wzrostu, też w obszarze ekonomicznym, czy wzrostu zysku wręcz w obszarze ekonomii finansów. Przygotowując się do spotkania, czytałem, że w pana instytucie Max Weber Kolleg też ta kwestia jest badana, też przez ekonomistów. Czy macie jakieś alternatywne rozwiązania, to znaczy dylemat, jak zachować dobrobyt, miejsca pracy, nie popadając w tą logikę permanentnego wzrostu BIP, czy też dyskusja właśnie, czym jest BIP. Wiem, że nie ma prostych rozwiązań, ale w jakim kierunku idą państwa analizy i też propozycje jakby innego myślenia o tworzeniu i zabezpieczeniu dobrobytu w takim wymiarze czysto ekonomicznym? Chodzi o produkt krajowy brutto, o wzrost produktu krajowego brutto. Mhm. I kolejne pytanie. Dobrze. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za niezwykle inspirujący wykład. Mam pytanie, które nawiązuje też do teorii, jakby na to nie patrzeć, niemieckich, ponieważ które, jak dyskutowaliśmy na temat sensu integracji europejskiej, to w Polsce wielokrotnie był przywoływany pogląd Jurgena Habermasa, później także Dietera Grima, na temat konieczności istnienia tej wspólnej przestrzeni komunikacyjnej. I tak samo mówiliśmy o tym oczywiście, jeśli chodzi o Unię Europejską, ale jeżeli byśmy się zastanowili nad przestrzenią krajową, to ta przestrzeń też jest niezwykle potrzebna, żeby osiągnąć ten rezonans, pewną próbę porozumienia między obywatelami, rozmowy wręcz na tematy, które byłyby dla nich wspólne, żeby próbować osiągnąć ten sens wspólnoty. No i właśnie, jak to osiągnąć? Czy może ma pan profesor jakiś pomysł? W sytuacji, kiedy media stają się coraz bardziej tożsamościowe i spolaryzowane. Już nawet nie mówię o Polsce, tak, ale gdzie już mamy chyba wręcz wypaczenie polaryzacji, ale media w każdej przeciętnej demokracji obecnie, gdzie zwracamy się do tych mediów, które nas interesują. Jak w takiej sytuacji stworzyć przestrzeń komunikacyjną, bo jak rozumiem, ta teoria tej przestrzeni komunikacyjnej i deliberacji, która przez nią jest zapewniona, nie jest unieważniana przez pana koncepcję. Dziękuję. I dojdzie do tego jeszcze jedno pytanie i to już będzie ostatnie pytanie, żebyśmy mogli zdążyć odpowiedzieć. Can I do it in English? Yeah. Okay. I'm not familiar with your book, so I'm asking really książki, a więc pytam do tego, że chciałbym się o tym dowiedzieć i zrozumieć. I think that listening to you, słuchając pana, myślałem, że tak jak pan postrzega wsłuchiwanie się, przypomina Jacques-Luc Nancy i jego koncepcję słuchania. Ja myślę, że jedna kwestia związana ze słuchaniem polega na tym, że słuchanie jest połączone z posłuszeństwem. Wydaje nam się, że wszyscy wiemy, że kiedy ktoś do nas mówi posłuchaj mnie,
musimy jakby poddać się wtedy, być posłusznymi. Kiedy słuchamy muzyki, musimy skupić się, musimy być posłuszni temu, co się dzieje. I to prowadzi mnie do samego słowa rezonans, które to przez Rousseau i też u Hegla jest używane, aby oznaczyć pewną powierzchowną konwersację arystokratów podczas debat na Dworze Królewskim, którzy wysłuchują się nawzajem, ale mają rozmowę, która miałaby niczego nie dotykać, a więc wymieniają tylko dźwięki, które są bez znaczenia i ci ludzie są nieodmienieni, a więc myślę, że z tych dwóch uwag niejako powstają dwa moje pytania. Jak moglibyśmy przejść z trybu agresji do trybu rezonansu i co, jeżeli nie chcemy tego zrobić, jak pominąć tę ciągłą skłonność różnych instytucji, aby wyobcowywać? Myślę, że spotkałem się z instytucjami, które chciały mnie wysłuchać, ale w rusowskim albo heglowskim rozumieniu, które ma mają konsensę i są zadowolone z tego, że mogą wysłuchać mojej frustracji i mogą być nietknięte jakąkolwiek zmianą. A więc pytam, jak ominąć takie tendencje i jak przejść z jednego trybu do następnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te bardzo podstępne, wręcz podchwytliwe, ale też interesujące pytania. Zacznę od ostatniego z pytań. Zgadzam się z panem. Rezonans jest nie tylko kwestią subiektywną, że jestem w rezonansie lub nie, ponieważ mamy psychologię pozytywną, myślmy pozytywnie, albo też teoria uważności. Rezonans nie jest stanem subiektywnym, jest czymś pomiędzy mną i światem, albo też pomiędzy ludźmi. Jeżeli rezonans jest, czy rezonans jest możliwy, zależy od ukształtowań instytucjonalnych. Instytucje są bardzo istotne i takie call center są pewnym paradynamicznym doświadczeniem wyobcowania. Dzwonimy do takiego, do takiej infolinii i doświadczamy natychmiast wyobcowania. Jest to bardzo ciekawe. Dlaczego jest to wyobcowujące? Ponieważ zauważamy, że ci drudzy wcale nie chcą nas słuchać i być czymś poruszeni i przekształceni. To bardzo interesujące. Natomiast moja nadzieja tkwi w tym, że mimo wszystko wciąż słyszymy jakiś głos, który przemawia. Jest pewne wezwanie do rezonowania. Ja myślę, że państwo również tego doświadczyli. Czasami ktoś do państwa dzwoni i odbierają państwo. I osoba dzwoni z jakiejś firmy, która chce państwu coś sprzedać. Albo też przeprowadzi ankietę i państwo odpowiadają nie, dziękuję, odkładają państwo słuchawkę. I jest to pewna brutalna przerwa. Jest to wyobcowujące, po prostu nieodpowiadanie, nie odbieranie takich połączeń, a więc kiedy słyszą państwo, że ktoś dzwoni, jest tam pewne wezwanie do rezonansu, ale rezonans nie jest komunikacją. Możemy komunikować się, rozmawiać godzinami, nie rezonując zupełnie. Rezonans oznacza, że kiedy jesteśmy prawdziwie poruszeni i przemienieni, i nie chodzi o to, o wymianę uprzejmości. Small talk jest coś, co jest zupełnie pozbawione rezonansu, ponieważ nie chcemy być przez kogoś poruszanymi, ani też przemienieni w toku wymiany takiej uprzejmości. A teraz myślę, że możemy powiedzieć, nie możemy zapewnić, że instytucje pozwolą nam na rezonans, ale to jest też kwestia zagadnienia mechanizmu i czy kolegium Maxa Webera jest produktem świata przyspieszenia, czy też pewnym antidotum, przeciwwagą dla takiego świata. Powiem, że oczywiście żyjemy w świecie przyspieszenia i nigdy nie twierdziłem, że pokonałem to. To nie jest tak, że nigdy nie byłem w przyspieszeniu. Kiedy przyglądam się sobie, widzę mechanizmy przyspieszenia w pracy i w kolegium Maxa Webera jesteśmy częścią świata akademickiego, musimy zarabiać pieniądze, publikować i tak dalej, ale
zawsze jest pewne miejsce, pole manewru, że mogę porozmawiać z kolegami, koleżankami, studentami. Czasami mogę ich zapytać, czego od nas chcecie i wyjść jak najszybciej, a czasami mogę poświęcić im trochę więcej czasu, że jest tam pewna taka podwójna więź. Z drugiej strony muszę być szybkie, wydajne i zoptymalizowane, ale wiem też, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia i wierzę, że to, co możemy zrobić, to żeby te niewielkie pola manewru we wszystkim, co robimy, jak traktujemy zwierzęta i uczniów i studentów. Oczywiście musimy być szybcy, wydajni. I są badania PISA i tak dalej, ale też inni nam się przyglądają i słyszą nasze opinie. I musimy zdać sobie z tego sprawę i starać się niejako podpisać do tego wyzwania, do rezonansu, że na przykład kiedy jesteśmy w relacji z osobą, która jest chora, albo z krową, albo z kimkolwiek, na przykład przyjrzyjmy się Solidarności. Czy powstałaby Solidarność? Bo o ile wiem, to właśnie był ten moment niesamowitego rezonansu i potem też został niejako utracony na pewnych etapach. Wciąż istniał związek, ale bez rezonansu trudno jest zdefiniować mechanizm, który zapewniałby solidarność lub rezonans. Jednocześnie też nie możemy zdefiniować mechanizmu, który wyłączyłby rezonans. Rezonans jest czymś, co pojawia się poza naszą kontrolą, ale że możemy stworzyć pewne warunki, które zwiększą prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Jeżeli chodzi o pojęcie wzrostu gospodarczego w jenie, jeżeli chodzi o myślenie postwzrostowe albo degrowth, myślę, że to, co nas napędza, nie tyle jeśli chodzi o chciwość, ile lęki, strach ludzi, że utracą źródło przychodu, ale też utracą swoje uprawnione miejsce jakby na świecie i cały świat jest niejako pewną groźbą rezonansu. I dlatego też jestem fanem bezwarunkowego dochodu podstawowego, który usunąłby tą logikę, strach z tej logiki i myślę, że musimy niejako zaproponować pewną alternatywę dla systemu giełd. Być może powinniśmy zupełnie je zamknąć, a to byłoby kontrowersyjne, a więc nie mam takiego rozwiązania. Ale kiedy rozmawiam z ekonomistami, oni doprowadzają mnie do łez praktycznie, ponieważ jest ta potrzeba wzrostu, która jest w naturze tego świata. Kiedy czytamy piśmieństwo Maxa Webera, jestem w kolegium Maxa Webera, on pisze, że wszystkie systemy ekonomiczne przed współczesnym systemem kapitalistycznym są napędzane właśnie wzrostem, ponieważ gospodarka musi wytwarzać wystarczająco wiele dla społeczeństwa, by to mogło funkcjonować. I chodzi o wystarczająco dużo ubrań, domów, materialnie oczywiście, ale też kulturowo, jeśli chodzi o muzykę, filmy, muzea. Ale nie musimy produkować więcej, więcej i więcej, aby otrzymać to, co mamy. A to jest właśnie logika kapitalizmu. A więc nie jest to w naturze ludzkiej, w naturze tego świata i w naturze kapitalizmu, że ten system musi tak się rozwijać. I kiedy myślimy o jego zmianie, media są oczywiście bardzo istotne, to ostatnia z moich uwag. Mam studenta, który jest pół Polakiem, pół Niemcem, który pisze dużo o tym, jak moglibyśmy zmienić wspólną sferę w Europie, ponieważ często nie mówimy o tym w Europie. Pan to zasugerował, że stworzyliśmy świat, gdzie jest pewien wielogłos. Mamy tam kanały telewizyjne i różną prasę, ale też telewizje biblijne i faszyści, i komuniści, i są muzułmanie, i Rosja. To jest tak wiele głosów, ale one zupełnie nie są w rezonansie, ponieważ wszystkie głosy wypierają pozostałe. Na początku myśleliśmy, że wszyscy wsłuchują się i odpowiadają na swój własny głos. To nawet nie jest prawdziwe, empiryczne. Ludzie wsłuchują się w inne głosy, ale nie podejmują z nimi rozmowy. Szczególnie powinniśmy wysłuchać tych, których nie znoszę, a potem możemy porozmawiać z naszymi znajomymi, aby mogli naprawdę się wściec na tych pozostałych. I to jest naprawdę złe.
A więc czego potrzebujemy? Potrzebujemy, napisałem artykuł, który jest temu poświęcony, potrzebujemy mediów publicznych, które nie są jednym głosem w systemie, które są platformą, które tworzą pewną przestrzeń i gdzie mogą pojawić się różne głosy, spotkać się i możemy na nie odpowiedzieć. I nie mogę powiedzieć, że jakaś instytucja zdecydowanie tworzy taką przestrzeń. Nie mamy więcej czasu. Jeśli chodzi o muzykę, nie zgodzę się, ponieważ w muzyce nie chodzi o posłuszeństwo, ponieważ jeśli chodzi o samosprawczość, poczucie sprawczości, nie chodzi o to, że jestem biernie posłuszny, ale to jest odpowiadanie na to, reagowanie, robienie z tym coś. I jeśli chodzi o instytucje i wydarzenia takie jak to, mogą wytworzyć taką przestrzeń medialną lub przestrzeń publiczną, która pozwala nam na wytworzenie rezonującego świata przyszłości. Być może. Dziękuję Państwu za uwagę. To 2 godziny, które wytrwaliście Państwo. Serdecznie dziękuję za zadane pytania. Magdalenie Rzadkowskiej bardzo dziękuję za uczestnictwo w tej debacie. Hartmutowi Rozie za debatę i za fantastyczny wykład. Panom tłumaczom, Konradowi Hańczukowi, Piotrowi Saganowi za to, że zdążyli w czasach przyspieszenia przetłumaczyć wszystko, co istotne. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Ja nie chciałem przyspieszyć, ale jestem tutaj, żeby Państwu powiedzieć, że przyspieszyłem, bo to nie koniec naszego spotkania. Czeka na nas pani prezydent miasta Gdańska. Czekają na nas inni goście na przyjęcie w sali wystaw czasowych pod wspaniałą wystawą na temat sierpnia. 2 zdania tylko. Bardzo emocjonalne, próbuję się podciągnąć. Jestem panu bardzo wdzięczny za ten wykład. Z 2 powodów. Wydaje mi się, że dużą chorobą naszych demokracji jest to, co pan powiedział, to jest mylenie pluralizmu, rosnących różnic między ludźmi, być może przez indywidualizację, z walką. To, co pan powiedział, to jest elementarna rzecz, którą musimy zmienić. Mówię, i to nie jest tylko zadanie polityków, też nas, obywateli. Może powinniśmy właśnie podkreślać naszą indywidualność, ale nie traktować różnicy jako powód do walki, nie słuchać tych, którzy nie tylko w polityce, tak jak powiedział pan, też w innych obszarach traktują to jako walkę. I bardzo chciałem panu serdecznie podziękować za tą próbę zdefiniowania polityki jako przestrzeni, teraz nazwę to sucho rezonansu, bo wydaje mi się, to nie jest sentymentalne, to jest jakiś, no nie ma przypadków. Nie ma Pawła z nami, Adamowicza, ale on tego szukał. Ponieważ sam znalazł się w sytuacji, w której już nie było wyjścia kreowania polityki w kontekście tylko nienawiści i wrogości, a słuchał się też jakby tego, co jest w jego sercu, głębokiego chrześcijaństwa, to wydaje mi się, że gdyby dzisiaj był z nami, byłby bardzo szczęśliwy, że pana książka się ukazała i szukałby właśnie w pana teorii rezonansu też próby wykreowania polityki. Także bardzo serdecznie panu dziękuję za to spotkanie ponadczasowe i ponadludzkie w tym znaczeniu, metafizyczne wręcz. Bardzo serdecznie dziękuję i czujecie Państwo już zapach. Zapraszam do sali wystaw czasowych. I dziękuję bardzo serdecznie, nie tylko panu profesorowi Rozę, pani doktor Rzadkowski, bardzo serdecznie dziękuję za ten dialog i bardzo serdecznie dziękuję Jackowi, nie tylko za poprowadzenie przygotowania, ale też za inicjatywę wydania książki. Bardzo serdecznie dziękuję. Thanks for meeting.